wjechałam na plan kolejnego odcinka Stage 4 You i znalazłam się tutaj, w surowej przestrzeni przepełnionej zardzewiałymi przedmiotami, przypominającej stary magazyn. Jestem ciekawa, co zespół Alex with Revenge wyczarował w tym miejscu. Alex! Na co dzień jestem otwarta. Uparta. I to bardzo. Uparta jak osioł. Bardzo żywiołowa, bardzo wybuchowa. Z charakteru jestem zdecydowanie szalona. Jest bardzo, bardzo energiczna. Żywiołowa, może lekko dominująca. Śmiejemy się, że czasami ma bardzo podły charakter. Można podciągnąć to pod jakąś mściwość. Nie trwa tyle, co taniec fandango, bolero, bebop. Razem z basistą i gitarzystą graliśmy w składzie Ava. Tam było inaczej, bo tam na pomysł w ogóle stworzenia takiego bandu wpadł perkusista i on był, że tak powiem, głową i szyją tego składu. No, co nam się też za bardzo nie podobało. Teraz tak naprawdę ja przejęłam stery dowodzącego. Głoszą na bal, barsz na bal. Miałam wizję zespołu, miałam wizję muzyki, chciałam stworzyć coś, czego u nas na rynku nie ma. Muzyka, którą gramy, to jest mieszanka tak naprawdę rocku z popem. Teksty, które piszę, dotyczą głównie mnie. Przelewam to wszystko na papier, tak? I uzewnętrzniam siebie w ten sposób, co jest bardzo dobrą terapią. Tańcz, póki żyjesz, śmiej się do żony i pij, zdrowie da. To bal jest nad bale. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Dla mnie w muzyce liczy się prawda. Prawda, którą mogę przekazać i nie mogę tego zrobić, będąc dwoma różnymi osobami. Dzień warty dnia, a to życie zakopu jest warte. To jest Muzeum Nurkowania w Warszawie. To jest dosyć nietypowe miejsce. Taki płetwonurek, w momencie kiedy zostaje mu to wszystko zakładane, jest w takim tym swoim świecie. I tak jak ja, w momencie, gdy wchodzę na scenę, to jest jakby mój świat. Chłopo robotnik i boa grzechotnik, niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal! Jaka naprawdę jestem? Tego nie wie nikt. No jasne, że czasami wybucha, ale ogólnie jest spokojna, taka rodzinna. Uważam siebie za gospodynią, bo piorę, sprzątam, gotuję. Ma temperament. Bo to życie, to bal jest na bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą na wcale. Gosia się świetnie czuje na scenie. No, oprócz tego się wyrobiła też po jakimś czasie. Na początku to nam strasznie drętwa wychodziło. Bardzo dużo się zmieniło pod tym względem. Gosia na próbach też potrafi zaszaleć. Potrafi wystrzelić się z jakąś szaloną koncepcją, która okazuje się, że idealnie pasuje. To bal jest na bale, nie żyje bal! Drugi raz nie zaproszą na salę. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień nie wart jest dnia, a to życie zachodu jest. Takie sytuacje, że na próbie jest coś takiego, że Gośka nie zachowuj się jak diwa, jak gwiazda, tylko weź się do roboty i zepnij poślady i to zrób. Ja oczywiście wtedy, ale robię. To zakrawa na zboczenie chyba, że lubię tego słuchać. Ale się kochamy. Kochamy się, nie? Teraz sobie nie wyobrażam, żeby nie było tego radioaktywnego świata. Alex with Revenge i Radioaktywny Świat, czyli dwa zespoły z wyjątkowymi wokalistkami. O tym, czyja energia wypełni naszą finałową scenę, zadecydujecie już tylko wy. Oddawajcie wasze głosy na naszym fanpage'u na Facebooku.